Cześć, witajcie. Witam Was w kolejnej części gameplaya z EVE Online. Ci, którzy oglądali, wiedzą, że został nam ostatni agent, industrialist, a konkretnie jego misję do wykonania, więc zajmiemy się tym w dzisiejszym odcinku. Ale pojawiło mi się coś nowego. Ewencik halloweenowy, który się tam wyświetla na początku. Więc może najpierw zobaczymy, z czym to się je. Kurczę no. Fanatycy religijni jakoś do mnie nie przemawiają. Dobra, weźmy piratów, mówię jakoś. Fanatykiem religijnym zdecydowanie nie jestem. O, widzę tutaj się chyba z PvP jakoś to wiąże. Dobra, czyli jest w agencji, są ich misje. Enter a Tetrimon Base Combat Site. No, myślę, że jestem za cienki w barach, żeby się za to zabierać, ale spróbujemy, no. Czemu nie? Ale tak jak mówię, wpierw agent. Włączymy sobie jego skille, żeby skoczyły nam do drzewka. Niech się chłop uczy. Marketing możemy sobie podnieść, to są tylko 2 godzinki, więc jak się skończy weapon upgrades, zajmiemy się marketingiem. Spaceship Command 20 godzin, boleśnie. Ale nie 4 dni, nie? Tak jak drony, piątka. Dobrze. Czego ty byś ode mnie, chłopie, chciał? A, to łona! Ja przepraszam panią, wygląda pani bardzo męsko na tej miniaturce. Data sheets. No dobrze, czyli misja transportowa. Szybko, bezboleśnie. Oczywiście nie doczytałem i w pewnym momencie zwątpiłem, że nie mam tego w ładowni. Drive active.
Angel? Co to jest? Dobra, wyjątkowo spróbujemy, bo mam zamontowany Salvager. Nie wiem, czy tylko to wystarczy oczywiście do tego, bo to jest jakieś, widzę, eventowe cudo. Dobrze, może się okazać, że potrzebny będzie dobrze, czego nie mam, że nie mogę tego wziąć. Możliwe, że potrzebny tutaj jest relikt skaner, co? Spróbujemy jeszcze Salvagerem. Stój! Kurro! Teraz pytanie, jak bardzo zjebało, nie? Życie drugi raz mi się nie pojawi. I co, teraz nie chcesz skakać? Coś z tego odzyskać. No, tak naprawdę na tutaj lipa jest. Nic, czego nie ma. Kiedyś się tym pobawię, obiecuję. Póki co nie, bo uważajcie, będzie harczeć.
póki co nie. No bo zajmujemy się misjami. Poza tym no mam tak niskiej klasy statek, że no dużo więcej na niego nie zamontuję. O, drugi salvager. Bierę, przyda się. Ventura drugiego dostanę? Czemu nie mogę zaakceptować misji? No tak. Pewnie muszę wrócić do domku, co? No raczej. No dobra. To gibamy. Jak bagno bez możliwości powrotu. Z tym, że no jestem na tyle długo graczem, że zdaję sobie sprawę, że póki co napędza mnie tutaj chęć zdobycia, tak? Zdobycia lepszego statku, zdobycia lepszego uzbrojenia. Gra wciąż jest dla mnie serią niespodzianek i zagadek, więc kwestia odkrycia mechanik to też pociąga. To będzie wyglądało, kiedy już trochę się ogarnę. Wiadomo, że to jest proces nieskończony tutaj, tak? Zawsze znajdzie się lepszy statek, zawsze będzie można zrobić lepszą flotę, zawsze można znaleźć lepsze uzbrojenie. Ale w pewnym momencie przychodzi przesyć światem. Pytanie, czy tu będzie podobnie. Na chwilę obecną, no mówię, mam bardzo duże parcie na nią. I dość dobrze mi się gra. Nie jest jakoś, no boleśnie trudna. Może jest skomplikowana przez ilość możliwości w niej, ale no nie daje po dupsku tak boleśnie jak na przykład Zomboid, jeżeli kiedyś próbowaliście grać, no to zginąłem chyba w pierwszych 15 minutach. Dalej coś bliżej tematu Space Elite. Gra no dość duży próg wejścia ma. Tutaj jednak dość łagodnie nas wprowadzają w meandry wszystkiego, co z pewnością jest dobre. Aha, dobra. Czyli dostajemy Salvagera, żeby odzyskać jakieś pierdółki ze statku. No dobrze. Mam założonego swojego Salvagera, więc myślę, że nie będę zmieniał. Zobaczymy, czy właśnie z własną technologią da się zrobić tą misję.
ktoś leci po urobek. Warp drive active. Pewnie będzie fajt, skoro prezentuję jak to wewnętrznie mam.
dobra. Wrócić do domu, do tego Black Boxa.
Docking permission requested. Docking request accepted. Spokojnie wziąć mojego Venturę, bo już jest wyposażony w to, w co powinien być wyposażony. Salvager, który wcześniej dostaliśmy. Nie zwróciłem uwagi, czy drony jakieś mamy załadowane. A tak mamy, w porządku. Warp drive active. A możliwe, że kolega, którego wcześniej mijałem, robił właśnie tą misję. Para uzyskać, więc... Wolę mieć na ogólnym, bo coś wspomniała ta kobieta o piratach, więc... Przedorny zawsze ubezpieczony. Bardziej, że tu coś...
myślałem. Po zdobyciu pierwszej części urlopu się pojawił pirat. Na szczęście jakiś pojedynczy łebek na taki zbyt. Walczy, to wciąż żył, kopie. Tego to bym się nie spodziewał. Dwie rzeczy na raz. Znalazłem coś w ogóle? O, trochę złom. Ile wydobyliśmy? Tysiące, nie najgorzej. Dobra, chyba możemy spadać do domciu. To, co mamy w zupełności, wystarczy. W sumie z tego co widzę, no na razie bardzo zbliżone misje są. Docking permission requested. Docking request accepted. Do tej, która uczyła nas przemysłu. Przewieźć, wydobyć, przetworzyć. Czemu mam już? Patrzcie, nawet nie musiałem przetwarzać. Dziwne. No, nie będę narzekał, nie? No, Civilian Data Analyzer, dobra. Czyli już wiemy, że... Trzeba będzie trochę przebudować statek. Tak sobie myślę, że... Wymienimy na... Katalysta. Thank you.
A co to robi? A dobrze. Teraz tak, no musimy koniecznie. Zamontować. To. Mam dylemat. Ale chciałbym jeszcze. Tylko nie wiem, czy mam. Jest może inject i learn. Kurczę, nie mam tego salvagera. Na razie wymontujemy. Tristana wziąć, czy... Wiecie co, po prostu kupię, no... Wkurzające jest takie przekładanie ze statku do ze statku, się nie będziemy pierdzielić. Będzie szybciej. 48. Na stacji. No, właśnie, przy kupowaniu musicie zwrócić uwagę, bo są rzeczy występujące na stacji, na której akurat jesteście, ale też oddalone o kilka skoków, więc nie wiem, czy te towary dostaniecie, nie? Gdzie jest mój salvager? No do jasnej, ciasnej. Dobra, no chyba wystarczy. Itemów, które były w nim, nie będę wrzucał do item hangaru, żeby mi się nie popierniczyło. Martwi mnie trochę to, ale rozumiem, że to jest przy wszystkich układach odpalonych, a nie
nie tylko jeżeli część z tych układów działa. Mam taką nadzieję przynajmniej. Tak, kiedyś posprzedaję te statki. No jeszcze nie teraz, ale kiedyś to zrobię. Kuźwa. Tak, zdaję sprawę sobie, że osłabiłem trochę. Jego siłę, ale no nie oszukujmy się, chyba 7 dział wystarczy. Jeszcze mógłbym je załadować. Może zrobimy to co? Działa. A już może. Oj. To było szybsze niż myślałem.
zdrowo. Docking permission requested. Docking request accepted. Encoded data chip. No dobra, czyli transport. Właśnie, bo ja coś tam w ładowni, jakieś śmieci też mam. A co to jest? I co to robi? Ciulwie. No dobra, na razie to zostawmy sobie. Za dużo miejsca nie zajmuje. Tak myślę, że powoli katalystę chyba zrobię swoim głównym statkiem, z tego względu, że ma ciut większe możliwości, tak, niż Tristan. Słabszych tych działek, ale tych, co są na większą ilość, chociaż jest kolosalna różnica, więc zostaniemy. Tamte chyba miały niecałe 10, nie? To jest... A, data. Nie, myślałem może, że mam ten relikt scanner, gdzie to tam się nazywa. Szkoda właśnie, że tylko dwa miejsca tutaj są na tą dodatkową technologię. No, dopalacz się chyba przydaje. A chętnie, żebym założył drugi analizer. Tam. O, patrzcie, ten też ma kamuflaż. Czyli chyba wszystkie statki, co? Po wyjściu warpa. Nie warpa skoku przez bramę.
z chęcią poszukałbym jakiegoś takiego multistatku, że tak powiem, do wszystkiego na początek, tak? Nie musi być to jakaś petarda. Ale myślę, że około 100 baniek wpierw muszę uzbierać, żeby w ogóle zacząć myśleć o rozglądaniu się za czymś takim. No i druga sprawa, kwestia skin. Docking permission requested. Docking request accepted.
teraz pewnie, żeby wziąć misję, będziemy musieli wrócić, co? No, wróć. Drive active. Zobaczymy, czy jakaś dobra dusza dopomoże. Oj, katalizm jest fajny pod względem ilości uzbrojenia, ale no, brak mi miejsca na dodatkowy skaner, tak żebym mógł również braki skanować. No, w przestrzeni kosmicznej nie da się tego zmienić. Sprawdzimy dziada. Drive active.
fajnie by było patrzeć na coś, co się wizualnie podoba. Docking request accepted. No dobra, to w pierwszej kolejności zobaczmy sobie, jak to było Gnosis. Chips. Zacznijmy od ceny. O, 64 miliony, no nie jest tak źle, za 44 widzę już jest... kawałek od nas. AI wygląda ciekawie. Ej, fajny. Trochę jak barka słoneczna. Ale fajny. Ile? 5. Czyli w sumie nieźle. 6 power slotów ma. Czyli jeden salvager plus 6 działek. 6, 6. No zajebiście, nie? 4000 shield. Czyli co, jak nie mam certyfikatów, to nie mogę nim latać? No, nie mam jeszcze takiej kasy. Ale teraz pytanie, czy mogę się poratować? Tym? Owdubsko. Teraz to mnie zaskoczyli. Dobra, zobaczmy, czy...
Nie jest na stacji. Spróbujemy tam polecieć. Swoją drogą nie wiedziałem, że jest tak kolosalny przelicznik tych pleksów na Iski. Myślałem, że może za to z 10 baniek będę miał. Zastanawiam się coś jeszcze, czy jeżeli zostawię statek w hangarze na tej stacji, docking permission requested. Docking request accepted. O. To czego, bo czy on będzie na tej stacji, czy będę miał dostęp do niego z każdej stacji? Sobie na wszelki wypadek szybko zrobię screena. Przynajmniej będę wiedział, gdzie wrócić, nie? Zabolało troszeczkę. O dupa, tak jak myślałem. Tak się zastanawiam, co teraz zrobić, ale... Lepszym wyjściem chyba będzie... Jak... Zostawimy tutaj katalysta póki co. A wrócimy po niego jakąś paskudką. Chyba, że jakoś można ściągnąć tutaj statek do innej bazy. Czemu ja to zrobiłem do item hangar? O, ale tempadzida ze mnie. Teraz będę z powrotem przerzucał do tego.
W sumie ma dość małą ładownię, nie? Ten Gnosis chyba. Co? Zaraz zobaczymy. No. Lepiej niż mój. Co to jest? A. No niech sobie jest. Podoba mi się. Powiem wam, że jest fajny. Dobra, ale wróćmy wpierw do domu. Drive active. Cały potrzebny ekwipunek. Docking permission requested. Docking request accepted. Ekwipunkiem do kopania, tak myślę, że koparkę jednak chciałbym mieć typowo pod kopanie. Podoba mi się. Tak, wiem, mówiłem to już, ale no kurde. Teraz zobaczymy, ile tu możemy mu jeszcze dorzucić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Się zastanawiam nad skanerem wyrzutnią sond, ale... Czy Gnosis ma na przykład... Ej, mogę drony załadować do niego. A ile? Dużo. W Tristanie chyba, nie? Mam dużo dronów. Wydaje mi się, że...
Tristan pójdzie w odstawkę. Zostało mi coś jeszcze miejsca? No w sumie i tak tylko 4 chyba mogę wystrzelić, więc nie ma się co spinać. Bardziej mi zależy na tym. A, za mały dopalacz. Dobra, spoko. A ten? Też. Dobra, czyli dopalacz na razie wek, skoro i tak nic nie daje. Jak mówiłem, minera nie chcę na nim montować. A, jest na dwóch slotach. No, może będę używał dronów. Jak nie, zawsze można tu wywalić. To jest. A, nie mam tego. Dron sharpshooting, spoko. Dobra. O to mniej więcej mi chodziło. Teraz weźmy sobie jakąś paskudę. I polećmy nią sobie.
Wrestling, nie? Chyba. Permission requested. Docking request accepted. Gnosis. To sobie może stać i rdzewieć, naprawdę zero sentymentu, jeśli chodzi o ten statek. Katalizm może się przydać, pomimo że mam jednego. To w zapasie nie zaszkodzi. O! Hello! Fajnie to wyglądało, jak równocześnie dwa takie same statki wylatywały. Warp drive active. Tak, musiałem spojrzeć, bo zapomniałem, w jakich miejscówce mamy swoją bazę. Ej, ale ten radarek pierwszy raz spadł w oko. Docking permission requested. Docking request accepted. Ten koleś mnie chyba śledzi. Ale dopóki mi dupska nie ostrzeliwuje, to okej. Z eskortą się fajnie lata. Dobrze. Zmieńmy z powrotem na naszego Gnosisa. Przez chwilę zaginął mi, nie mogłem go namierzyć. I co? Tym optymistycznym akcentem myślę, że zakończymy odcinek. Mamy co prawda zrobionych chyba tylko 5 misji tego agenta. Tej agentki. Tak, 5 misji mam zrobione, dobra. Chętnie bym to przeciągnął i skończył, ale odcinek przez zakup nowego statku się ciutkę wydłużył, więc zostawimy sobie pozostałą piątkę, tak, na następną część. Dzięki wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się. Pozdrawiam.